Radek Janukiewicz, kojarzysz? Nie. Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś z Wrocławia? Nie. Zbytnio nie znam. Były bramkarz Śląska, Wrocław. No. Bramkarz. Były. Który sobie poszedł do Lubinia. Może z jakiejś rozgłośni, z jakiegoś z telewizji? Nie kontaktuję. Nie wiem. Jakiś pewnie młody muzyk. Jeszcze raz? Nie wiem. Jakieś pokolenia młodego muzyk. My z Ukrainy, my nie znamy. Jest to na pewno zawodnik, który ma bardzo duży potencjał i żałuję, że Radkowi nie poszło w Grecji. Powiem tak, no my sobie buzi nie dajemy, natomiast no, niech będzie tak, że może nie przypadamy za sobą. Żyjemy, można powiedzieć, w jednej profesji. Wy musicie gdzieś tam pytać się nas o pewne rzeczy, żeby ludzie, którzy gdzieś tam oglądają tylko piłkę z trybun, wiedzieli coś więcej o nas. Natomiast my gdzieś tam musimy wam się spowiadać z różnych rzeczy, abyście gdzieś tam też mogli coś napisać. No więc myślę, że to jest dobry układ. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam są zachowane jakieś tam typowe realia wywiadu i wszystko jest szczerze gdzieś tam przekazane, tak jak to było powiedziane. Byłem w stanie przeczytać w gazecie, że sobie tandetny zegarek kupiłeś. Jaki teraz masz, pochwal się. Nawet mam ten sam. Zresztą pamiętam, jaka gazeta, no ja już nie chcę jej krytykować, bo kiedyś skrytykowałem ją raz za to, że gdzieś tam nie była w porządku w stosunku, może nie do mnie, ale do kolegów z drużyny i gdzieś tam źle na tym wyszedłem. Ten bramkarz, który jest utalentowany, który ja uważam, że no, mógłby spokojnie należeć do najlepszych bramkarzy ekstraklasy, ciągle tak naprawdę nie gra. No i pytanie, jakby co teraz? Chciałbym zostać w Polsce, aczkolwiek no, nie jest powiedziane, że nie wyjadę za granicę. Może przyjechałem to od razu. Gdzieś tam muszę tutaj ze Śląskiem coś podpisywać. Oczywiście mówię, żebym nie chciał, no bo wiadomo, że to jest mój klub, ale więcej na ten temat już nie będę mówił. W tej chwili musi naprawdę mocno się postarać, dużo włożyć wysiłku, posypać głowę popiołem, trochę pokory mu potrzeba i wtedy może zacząć ciężko pracować, żeby odbudować nasze zaufanie. Znaczy ja uważam, że ja nigdy nie miałem wody sodowej i no na pewno twardziej gdzieś tam stąpam po ziemi. Na pewne sprawy patrzę troszeczkę inaczej, bo mimo wszystko po 6 latach gry bez przerwy w Śląsku no, trafił mi się taki okres, bym powiedział, biedny w granie w piłkę. Są kluby, do których bym nie poszedł na pewno ze względu na kibiców. Są dwa takie kluby, no mogę nawet powiedzieć, bo to nie jest tajemnicą, że to jest Widzew i Arka. Myślę, że to są gdzieś tam kluby, w których nie grałbym za żadne pieniądze. No słuchaj, płaszczyk już masz, brakuje ci jeszcze rękawiczek. No i przede wszystkim czapki, bo widzę, że imidż zmieniłeś. Miałeś Jerzyka, teraz już do mnie się chyba upodabnia. No rzeczywiście, no troszeczkę się zmieniłem gdzieś tam pod względem wizualnym. Ściąłem włosy. Ostatni raz miałem właśnie takie włosy, kiedy Śląsk był w pierwszej lidze. Jeszcze byłem członkiem pierwszej kadry zespołu. To było jakieś 8 lat temu, 7-8 lat temu, tak myślę. I to mimo, że pozostało, również teraz jest Śląsk jest w pierwszej lidze, ale na razie nie mam w jego kadry. Co najbliżsi dostaną pod choinkę od Radka Janukiewicza? Moja żona bardzo lubi jeździć na nartach, więc będę starał się w tym kierunku pójść. Może takie zobacz. Takie kapciuchy. Może, ale to dopiero później. To dopiero później, bo chyba po udanych przejazdach na stoku może jak usiądzie, wypije gorącą herbatę w pensjonacie. Natomiast rodzicom? Jeszcze nie wiem. Myślę, że tacie na pewno jakąś wędkę. Wspólnie wędkujemy i na pewno w tym kierunku będę podążał. Mamie może jakąś dobrą książkę. Radek, dzięki wielkie za spotkanie. Słuchaj, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Powodzenia oczywiście i w życiu osobistym i w karierze. No i mam nadzieję, że nie tylko na trybunach będziesz gościem na Oporowski, ale też no, staniesz na bramce. No to się jeszcze okaże.
Korzystając z okazji, chciałbym na pewno życzyć wszystkim kibicom Śląska zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, aby następny przyniósł równie dużo, jak nie więcej, gdzieś tam radości, emocji Wam w oglądaniu meczów Śląska-Wrocław. Dziękuję ślicznie.